okazji 80. słówka chciałam Ci wręczyć ten niepowtarzalny argentyński kaktus. Nie spodziewałem się takiej wdzięczności. Dziękuję. Z wdzięcznością spotykamy się na co dzień. Jestem wdzięczna Bogu za moją rodzinę i całą tą radość, bo wdzięczność otwiera pełnię życia, zmienia chaos w porządek i przede wszystkim nadaje sens przyszłości. Tak samo było w przypadku księdza Bosco i jego wychowanków, którzy wspólnie, wzajemnie wdzięcznością za miłość i szacunek stworzyli zgromadzenie salezjańskie, do którego my do dzisiaj należymy. Nie traćmy tego. Bądźmy wdzięczni za wiarę, za życie i za możliwość bycia częścią czegoś tak dobrego, czym jest wspólnota salezjańska. Bo jesteśmy i zawsze będziemy księdza Bosco.